Thank you Dobry wieczór państwu. Witam po krótkiej przerwie. Zaatakowano lotnisko rosyjskie na zaanektowanym Krymie ponad 220 km za linią frontu. Co to oznacza dla losów wojny w Ukrainie? O tym porozmawiam teraz z państwa i moim gościem, którym jest dzisiaj dr Jacek Raubo, wydział nauk politycznych i dziennikarstwa UAM, portal Defense 24. Dobry wieczór panie doktorze. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Panie Doktorze, może zacznijmy od słów prezydenta Zełęckiego. On stwierdził niedawno, że wojna rozpoczęła się od Krymu i tak naprawdę jego odzyskaniem musi się zakończyć. Czy Pan wierzy w taki scenariusz? Czy on jest realny? Przede wszystkim polityk, głowa państwa napadniętego już w 2014 roku przez Rosję, gdzie nastąpiło okupowanie części terytorium, no na dzień dzisiejszy nie może w trakcie wojny wyrażać się inaczej w przestrzeni publicznej. Tutaj to jest istotne zarówno do odbiorcy wewnętrznego, czyli do ukraińskiego narodu, jak i również do państw, które wspierają Ukrainę, czy też obserwują ten konflikt. Trudno by było przypuszczać się, żeby prezydent Ukrainy mógł no, inaczej sformułować, Swoją ocenę, jeśli chodzi o okupowane od 2014 roku Krym. A czy to może oznaczać, że niebawem możemy spodziewać się ukraińskiej kontro, kontrofensywy, czy jednak do tego jeszcze daleko? No przede wszystkim tutaj oddzielając to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli tą przestrzeń polityczną, narrację dotyczącą relacji międzynarodowych od kwestii stricte wojskowych, widzimy bardzo istotną zmianę jakościową. Doszło do rzeczywiście operacji, która no, zniszczyła w jakimś stopniu infrastrukturę w rejonie, który Rosjanie uważali za zabezpieczony pod względem osłony kontrwiadowczej czy też kontrpartyzanckiej. Z drugiej strony mają dzisiaj olbrzymie Dylematy, jeśli chodzi o zapewne sposób rażenia, czy też sposób wywołania tego typu zniszczeń. No, objęły zarówno infrastrukturę, o czym mówiłem, jak i statki powietrzne o skali tych zniszczeń. Oczywiście dzisiaj nie jesteśmy w stanie w stu procentach powiedzieć, dlatego że spekuluje się chociażby co do ilości maszyn, które zostały zniszczone na lotnisku, czy też uszkodzone, aczkolwiek jest to ważny sygnał wskazujący, że Ukraina posiada kompetencje, ja zawsze podkreślam, do tutaj dwóch elementów: pierwszy to, to jest umiejętność wyboru celu, a druga rzecz to jest umiejętność niszczenia tego celu. W jakikolwiek sposób by to nie nastąpiło, bo dzisiaj oczywiście spekulacje obejmują uderzenie rakietowe, również uderzenie za pomocą jednostek SSO, czy też działanie dywersyjnych, dywersyjno-sabotażowych. Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście dla Rosjan, przede wszystkim w wymiarze tutaj wojskowo-politycznym, no, poszedł sygnał taki dość istotny w wymiarze operacyjnym, ale też w wymiarze. Strategicznym. Nie ma bezpiecznych baz. Wszystkie bazy, które dzisiaj są wykorzystywane do ataków w ramach tej agresji, którą Rosjanie rozpoczęli w lutym 2022 roku, a tak naprawdę kontynuują od 2014 roku, wszystkie te cele, wszystkie te bazy są w rejonie możliwych działań ze strony państwa napadniętego. To jest sygnał rzeczywiście, który, który może zwiastować pewne działania zaczepne, aczkolwiek no też nie dałbym się ponosić takim dość mocnym, narracją, że nagle będzie wyprowadzona jedna wielka kontrofensywa, która zakończy ten konflikt. No, na dzień dzisiejszy budują kompetencje jedni i drudzy, przy czym Ukraina rzeczywiście ma lepsze możliwości rozbudowy rezerw, czy to materiałowych, czy to ludzkich, dlatego że w tym działaniu uczestniczą państwa sojusznicze, państwa partnerskie z zachodu. Widzimy, że chociażby szereg ćwiczeń podejmowanych w, tutaj w ramach budowy rezerw ludzkich jest wspomagane przez kolejne państwa. Ogłosiła to całkiem niedawno Dania, że też jej instruktorzy wojskowi będą uczestniczyli w tych procesach szkoleniowych. Dzisiaj trwa pewien wyścig, jeśli chodzi o zbudowanie przewag, przewag w wymiarze taktycznym, ale też przewag w wymiarze operacyjnym. Co do tego strategicznego, czyli całościowego, ja jestem bardzo ostrożny, dlatego że to jest wojna i tutaj naprawdę trudno wysuwać, tym bardziej przy tak ograniczonych ilościach danych, które są filtrowane, w dodatku, takie scenariusze, które by no, Mówiły o tym, że jedna strona, nie wiem, zwycięży za miesiąc, albo druga strona przeprowadzi skuteczne działania w przeciągu nie wiem, trzech miesięcy. Musimy być naprawdę ostrożni w budowaniu tego typu narracji. To ja jeszcze chciałam na moment wrócić do samego Krymu, bo Widać, że te, to miejsce jest ogromnie istotne zarówno dla Ukraińców, jak i dla Rosjan, ale czy to jest miejsce istotne ze względu właśnie takiego wzmocnienia morale, czy tutaj chodzi o zdecydowanie coś więcej? Pani redaktor, dotknęła dwóch kwestii, które mogą ze sobą współgrać. Rzeczywiście, symbolika była dla ekipy Władimira Putina bardzo istotna. Zauważmy, że ta operacja na Krymie z 2014 roku, która doprowadziła do zajęcia i okupacji tego obszaru, no zawsze była wykorzystywana przez administrację na Kremlu do budowania takiego obrazu sukcesu wojskowego, wojskowo-politycznego, czy też tej koncepcji neoimperialnej. Władimira Putina i jego akolitów. Ale z drugiej strony, rzeczywiście w aspekcie wojskowym, szczególnie po lutym 2022 roku, Krym stanowi ważne ogniwo, jeśli chodzi o armię agresora. To są bazy, to są bazy nie tylko lotnicze, tak jak teraz mieliśmy ale do czynienia, ale również bazy paliwowe, bazy amunicyjne. To jest też ten słynny most, który pozwala na przerzut zaopatrzenia, czy też ludzi i komunikację bezpośrednio z zapleczem rosyjskim, a więc jedno i drugie współgra ze sobą i nie da się tego rozdzielić. To jeszcze na sam koniec, panie doktorze, wspomniał pan, że tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, która strona, że na przykład Rosjanie w ciągu miesiąca wygrają tę wojnę, czy też że Ukraińcy w ciągu miesiąca na przykład przeprowadzą kontrofensywę i Rosjan ze swojego kraju tak naprawdę przepędzą, kolokwialnie mówiąc, ale wiemy już, że ta wojna ona się rozpoczęła tak naprawdę w 2014 roku. Ona trwa już wiele lat, teraz mamy do czynienia z taką, Taką eskalacją, ale czy możemy chociaż przewidywać, czy ona zakończy się w ciągu kilku miesięcy, czy raczej musimy nastawiać się na kilka lat na przykład? Nie będę bardzo medialny, pani redaktor, szanowni państwo, bo jestem ostatnią osobą, która by wskazywała jakieś konkretne tutaj ramy czasowe. Dlatego, że zależy to od zbyt wielu czynników odnoszących się do polityki obronności, ale też na przykład kwestii gospodarki oraz w ogóle zaplecza materiałowego. Zauważmy, że bardzo istotną tutaj kwestią jest czynnik ludzki po stronie rosyjskiej. Zdajemy sobie sprawę, z, chociażby z informacji, które są dostępne, że Rosjanie nie mają, Problem, bez ogłoszenia oczywiście powszechnej mobilizacji, aby gromadzić nowe jednostki, jednostki o walorach bojowych, które by pozwalały im przeprowadzić działania zaczepne. Bo nie jest problemem ściągnięcie jakichś osób przypadkowych, wskazanie im, że mają walczyć. Ale widzimy, co się dzieje chociażby na terenach okupowanych Donbasu, gdzie te osoby na przykład zaczynają walczyć między sobą o łupy wojenne, czy też starają się plądrować obszary kontrolowane przez milicje prorosyjskie. Całkiem niedawno pojawił się materiał, gdzie właśnie jedno. Jedna z takich milicji zatrzymała żołnierzy rosyjskich, którzy atakowali ludność cywilną i plądrowali pod wpływem alkoholu właśnie te obszary. Więc tutaj ten element jest istotny, ale druga rzecz to jest kwestia materiałowa. Rzeczywiście Rosjanie mobilizują rezerwy na wypadek wojny i te rezerwy są dość duże, jeśli chodzi o ilość na przykład broni pancernej, tylko jej jakość jest zupełnie tutaj odbiegająca od nowoczesnego pola walki. Tylko pytanie, na ile na przykład rezerw materiałowych sta czy stronie ukraińskiej, bo zdajemy sobie sprawę, że przy dużej ilości na przykład systemów artyleryjskich Rosjanie mogli na przykład pominąć kwestię celności, precyzji rażenia, ale I z drugiej tu strony niestety, po pojawieniu się Niestety, panie doktorze, ja tu powiem... musimy już postawić kropkę. Czas nas niemiłosiernie goni. O wojnie w Ukrainie rozmawiałam z państwa i moim gościem, a był nim dzisiaj dr Jacek Bo Serdecznie za tę rozmowę, panie doktorze, dziękuję. Bardzo dziękuję. A Państwu dziękuję oczywiście za obecność i zachęcam do pozostania przed telewizorami już niebawem na naszej antenie. Skrócone wydanie pulsu. Dnia do zobaczenia.